Proszę Państwa, wydarzenia biegną szybciej niż nam by się wydawało. Ja sądziłem, że objawy dekompozycji w platformie obywatelskiej wystąpią dopiero po uchwaleniu przez rząd premiera Marcinkiewicza budżetu, po przeforsowaniu budżetu w Sejmie, bo dyskusja nad budżetem będzie znacznie poważniejsza od dyskusji nad wotum zaufania dla rządu, ponieważ w budżecie rząd będzie musiał, znaczy Prawo i Sprawiedliwość właściwie, będzie musiał podpisywać rachunki wystawione przez poszczególne formacje za poparcie rządu. I tutaj już będzie pora, jak to mówił pan doktor Olechowski, na przejście do konkretów i po tych konkretach rzeczywiście będzie można dopiero ocenić i zamiary rządu, nie tylko zresztą jego zamiary, ale jego polityczne uwarunkowanie. Tymczasem objawy dekompozycji na Platformie Obywatelskiej wystąpiły już następnego dnia, prawie że następnego dnia, kilka dni po udzieleniu rządowi premiera Marcinkiewicza wotum zaufania. Jak pamiętamy, i Platforma, i Samoobrona, i Liga Polskich Rodzin, i Polskie Stronnictwo Ludowe razem z PiS-em rząd poparły, w związku z tym miał chyba 272 głosy poparcia, kilkadziesiąt głosów więcej niż wynosiło wymagane minimum, więc jeżeli by taką podstawę polityczną rząd, taką podstawą polityczną rząd dysponował w parlamencie, byłoby mu to długi żywot. Tyle tylko, że no, jak wspomniałem, będzie to trochę kosztowało, a ile to będzie kosztowało, to właśnie tego się dowiemy podczas dyskusji nad budżetem, ponieważ wtedy rząd będzie musiał podpisywać rachunki.